Celem projektu Omnibus jest rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych. Zajęcia szachowe wpisują się w tę realizację jako element gier logicznych, powodując u uczniów właśnie rozwijanie myślenia logicznego, myślenia przyczynowo-skutkowego. I jest to też fajny sposób spędzenia czasu poza mediami elektronicznymi, tylko uczniowie mogą w kontakcie w jednej grupie spędzać wspólnie czas po zajęciach lekcyjnych. Na zajęcia uczestniczy 20 uczniów. Zajęcia mają na celu nauczenia uczniów gry w szachy, czyli podstawy ABC szachów. Następnie uczą się również teorii debiutów, analizy partii szachowych oraz poznają programy szachowe i strony internetowe, które mogą w domu również skorzystać i rozwijać dalej te kompetencje. Gmina Przeworsk przystąpiła do tego projektu z pełnymi nadziejami na podniesienie jakości i kompetencji kształcenia uczniów. W tym programie bierze udział 5 szkół z terenu gminy Przeworsk. Sporym zainteresowaniem cieszą się w tym projekcie przede wszystkim zajęcia szachowe. 120 dzieciaków z tych 5 szkół bierze udział w tym projekcie. Cieszą się mocno, że biorą, mają wielkie zainteresowania. Uczestniczyli w miesiące w kongresie, brali udział również w rozgrywkach szachowych ze sporymi, powiem, jak osiągnięciami. Pomysł projektu opiera się na dwóch podstawowych rzeczach. Pierwsza rzecz to jest doposażenie placówek edukacyjnych w różnego rodzaju sprzęt elektroniczny, informatyczny plus sprzęt edukacyjny. Natomiast druga część naszego wniosku polega na szkoleniach. I tutaj szkolimy kompleksowo zarówno nauczycieli, jak i uczniów. No i szkolenia są z bardzo szerokiej dziedziny, dziedzin bardzo ogólnych. Zaczynamy od szkolenia dotyczącego szachów, gier logicznych, ale również wchodzą tam w grę szkolenia z zakresu metod eksperymentów, z gier logicznych, z cyfrowej szkoły, czy też do programowania graficznego. Te szkolenia trafiają zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. W projekcie bierze udział 5 gmin. Jest to gmina Przeworsk, Fredropol, Solina oraz Ustrzyki Dolne. No i w tychże gminach mamy zrekrutowanych kilkanaście szkół, tych, które wykazały najniższe wyniki z egzaminu za kilka ostatnich lat.